Ryszard, jaką przyjmkę mamy dla Ciebie zrobić? Mamy tutaj całą powierzchnię do wykorzystania, widoczną. Mają być tutaj cztery niezależne stanowiska do treningu personalnego. Pierwotnie myślałem o koncepcji Power League, natomiast zdaje się na Was, na Wasze doświadczenie. Trening personalny lubimy, więc zrobimy, tak jak mówisz, stanowiska niezależne, ale chyba zaproponujemy Ci jeszcze modułową zawodową również do treningu personalnego. Może być? Może być, czekam na wizualizację. No to lecimy! Rysiu, powiedz mi, jak Twoje wrażenia względem oczekiwań? Nie, rewelacja, jeśli chodzi o przestrzeń, jeśli chodzi o metraż, o wykorzystanie całego metrażu, zaplanowanie tutaj przestrzeni do treningu, wydzielenie strefy cardio, no jestem pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o wizualizację i odniesienie tego do warunków. Będę Ci słowo, właśnie chciałem zapytać się, ponieważ na początku spotkaliśmy się w fazie koncepcyjnej, teraz jest realizacja, między tymi dwoma okresami był dostarczona wizualizacja. Jak Ci się ona podobała? Bo nie pokażemy ją telewizją. Tak, no jeśli chodzi o wizualizację, to spełniła wszystkie potrzeby, które na tamten moment gdzieś generowało to miejsce. Tak jak chciałem, żeby to funkcjonowało, już teraz jak jesteśmy na etapie prowadzenia tutaj zajęć, coraz więcej osób przychodzi na treningi, no to całe to miejsce spełnia dokładnie tą funkcję, o której od początku myślałem. A jakbyś mógł przypomnieć, jaki jest cel tego pomieszczenia, tego lokalu, jaki jest metraż i ilu trenerów aktualnie pracuje i ilu docelowo ma pracować? No więc tak, mamy tutaj 120 m2, strefę fitness na 80 m2, mamy mały gabinet fizjoterapii 10 m2, strefa recepcji, szatnie. Aktualnie pracują tu 3 osoby. Myślimy docelowo o teamie składającym się z 5-6 osób. Chcielibyśmy podzielić to jako 4-5 trenerów, 1-2 fizjoterapeutów. No przede wszystkim pracować w zespole, pracować w sposób taki, gdzie jesteśmy dla siebie wsparciem, jesteśmy dla siebie w pewien sposób możliwością rozwoju, każdy od każdego może czerpać wiedzę, każdy jest specjalistą też w troszeczkę innej dziedzinie, także taki jest zarys tego miejsca, taka jest koncepcja, no i mam nadzieję, że nam się to wszystko uda spełnić. A czy już mógł kilka słów powiedzieć na temat, jak wyglądają te stanowiska treningowe i co one zawierają? Może też się od razu przejdziemy przez ten klub, ponieważ tu wchodzimy na sam początku. Strefę cardio, dokładnie jest bieżnia. No w mojej koncepcji chciałem, żeby był to asad, żeby była to bieżnia. Czemu naturalna, a czemu nie tradycyjna? Przede wszystkim dużo treningu motorycznego prowadzimy w tym miejscu, więc kiedy potrzebujemy z podopiecznym rozpędzić się do prędkości dużo wyższych niż 20-25 km na godzinę, ta bieżnia jest bezpieczniejsza w mojej opinii. Przede wszystkim warunkuje to, że takie prędkości jesteśmy w stanie osiągnąć, plus pochyłość sprawia, że ten bieg jest bardziej ergonomiczny, jeśli chodzi o... I też wymusza taką poprawną technikę biegu, prawda? Okej, okay, to tu nie dalej przychodzimy, tu widzę, że wykorzystany też jest jakiś element przy samej ścianie. Tak jest. No tutaj przede wszystkim chcieliśmy, żeby nie trzeba było wykorzystywać power racka do tego, aby wykonywać przysiady bułgarskie, czy nie trzeba było asekuracji trenera do nordików. Także bardzo funkcjonalne rozwiązanie, często korzystamy. Słuchaj, mamy tak naprawdę 1,5 metra i mamy 3 stanowiska. Możemy robić Nordic, mamy sprzęt do Landmina i przyszedł jedna noga. Czyli można powiedzieć, że te modne ćwiczenia, które teraz gdzieś trenerzy personalni i skuteczne zresztą aplikują swoim podopiecznym, taka mała strefa może śmiało być stanowiskiem treningowym. To co było dla mnie ważne, to w założeniu, jeżeli tu będą odbywać się 4 treningi personalne, chciałem, aby każdy trener... Raz na szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, dobrze. Chciałem, aby każdy trener miał dostęp przede wszystkim do strefy ciężarów, aby łatwo było mu sięgnąć po ciężar, nie tracił czasu na przenoszenie tego ciężaru w bardzo długie dystanse. Jednocześnie miał dostęp do swojego wyciągu oraz do swojej bramy. Także to jest dla mnie taki podział, w którym no super, możemy wykonać tak naprawdę jednostkę treningową w sposób kompletny, z podopiecznym. Także stąd też wynika ta budowa bramy, prawda? Mamy z jednej strony stanowisko wyciąg, z drugiej wyciąg. Na środku mamy super też możliwości rozwiązania w postaci power armsów,
Sam pracuję w tym momencie z bokserami z kadry narodowej, także bardzo często korzystam z tego rozwiązania. Przymus, czy jakieś ćwiczenia związane z rotacją, prawda? Tutaj ten attachment się przydaje. Z punktu widzenia producenta muszę powiedzieć, że właśnie taki był cel tego rozwiązania, to nazywa PT Rack, czyli Personal Trainer Rack, czyli stanowisko do tego, żeby w pełni wykorzystać i umożliwić trenerowi oraz podopiecznemu korzystanie z szerokiej gamy środków treningowych i metod treningowych. Natomiast tutaj akurat Rysiu był bardzo wymagający w współpracy z projektantem, z Dawidem. Po to, żeby była ergonomia tego pomieszczenia, to zrobić coś, co myślisz, jest tylko dla Ciebie. I ja na razie można powiedzieć, że to jest mega custom, czyli dwie konstrukcje obróciliśmy do siebie plecami. I myślę, że teraz też tam przejdziemy, możemy pokazać, że jest to dokładnie bliźniacze stanowisko z drugiej strony, więc to jest... Można powiedzieć, że masz wkład, tak. Że tak powiem, w produkty stres, także ciebie. Powiedz na temat wyciągów, ponieważ też tutaj zastosowaliśmy nowe rozwiązanie. Tak naprawdę chodzi całe ramię, chodzi uchwyt i zblocze chodzi na słupie. Oprócz tego mamy dodatkowy opór, czyli możemy stosować opór na gumach, czyli możemy sobie zrobić dodatkowo, jeżeli inny rodzaj oporu chcemy, to możemy zrobić bardziej elastyczny, który wiadomo, że z punktu widzenia biomechaniki inaczej działa, a możemy też zrobić dowalenie ciężaru, jeżeli byłoby za mało, tak? Czyli to jest coś, co stosujemy tak naprawdę w sztangach czy w różnych środkach treningowych. Tak, tutaj kolejna możliwość, co chyba jest też ważne, żeby była taka różnorodność ćwiczeń dla trenera, ponieważ no myślę, że trenerzy u Ciebie wykształceni z wielkim doświadczeniem, no to po prostu potrzebują takiego sprzętu, żeby się wykazać, prawda? Tak, ten wachlarz metod treningowych, no, ja uważam, że powinien być rozległy. Każdy trener powinien być bezpieczny, gdzieś w każdej swojej konkretnej, że tak powiem, metodyce treningu i przede wszystkim metodykę dopasować do podopiecznego, nie przerzucać swojej metodyki do każdego podopiecznego. Więc jeśli chodzi o zmienny opór, to oczywiście gdzieś bardziej profesjonalni atleci, ale tak samo w treningu personalnym jak najbardziej wykorzystamy. Jest to coś, czego ludzie nie znają, rzadko to widzieli, także bardzo dobrze na to reagują. Właśnie, chciałem zapytać o reakcję podopiecznych klubowiczów, zawodników. Jaka jest reakcja wchodząc i ćwicząc tutaj na sprzęcie? Najczęściej towarzyszy im takie odczucie, gdzie mówią wow, jak na takim metrażu udało się stworzyć tak fajnie zaplanowaną przestrzeń. Jak słyszą, że tu jest 80 metrów, to są naprawdę zdumieni, że są w stanie wykonać taką jednostkę treningową i tak naprawdę nie czuć tego tłumu. Zgadza się. Na przykład chyba bym wybierał innym trenerem tutaj tą przestrzeń, bo tu jest bardzo kameralnie, dalej od przejścia i tu jest naprawdę taka atmosfera, że wszystko mam dookoła. Mam drążki z każdej strony, mam skrzynię, wreszcie go mam sięgnąć tutaj do storage'a, sięgnąć po jakieś akcesoria. Tak, w centrum jest PT Rack odwrócony plecami, robi wrażenie, a powiedz mi teraz, jak sprawdza się praktycznie te dwa stanowiska, które są ustawione na krańcach, który tworzy, można powiedzieć, taki rig przyścienny. W ogóle jeśli chodzi o rig, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem. Mamy tutaj możliwość przede wszystkim wykonania tak naprawdę wachlarzu pełnego ćwiczeń. Czy to jest przysiad, czy to jest wyciskanie leżąc. Jesteśmy w stanie też haki przemontować na drugą stronę. Jeżeli jeden trener działa po tej stronie, drugi tak działa. Podopieczny tak działamy czasami, pracuję sobie tutaj. Także najbardziej funkcjonalne. I powiem Ci, że my też bardzo często robimy tak, że jest rig przyścienny plus jakaś fajna zabawka, która daje więcej możliwości, bo to jest super ergonomiczne urządzenie. No jak teraz widać, tutaj w tym momencie mogę robić sobie pula, mogę sobie robić coś na tej pierekcie, bang, a oprócz tego to, co Ty wspomniałeś, nie? I też fajnie, żeby wspólnie gdyby doszliśmy do tego, że dobrze wrzucić tutaj, zaburzyć trochę ten czarny kolor podłogi. Trawą. Czy ta trawa do czegoś Ci jest specjalnie potrzebna? Przede wszystkim różne drille, jeśli chodzi o trening biegowy, trening przyspieszenia, akceleracji. Wykorzystuję też często sledy. Także oprócz samego designu bardzo dobrze trawa tutaj nam się sprawuje, jeśli chodzi po prostu o taki trening i profilowanie od bardziej zawodników. Ale oczywiście jako trening personalny tak samo, korzystanie z sliderów, zakroków, bocznych wykroków, wypadów bokiem. Wszystko ma zastosowanie, jeśli chodzi o taką pracę. Ja sobie myślę, że tutaj przydałby się jeszcze wózek, który też mamy w ofercie. Tak jest. Pośladek dwugłowy, bo to jest taki detal, wszystkie te rzeczy, które Ty powiedziałeś na sliderach, można wykonać bardzo efektywnie na tylną grupę. A oprócz tego to można robić różnego kozaki, czy jakieś tam Patrick Stepy i tak dalej. To też jest fajna rzecz, która mała się przydaje. Tak. Czyli porządek w klubie jest.
Otworzyłeś kiedy dokładnie, jak na temu klub? No, ruszyliśmy w marcu. W marcu. Jakie twoje przemyślenia są? Czy klub zarabia? Jesteś bogatym człowiekiem, ponieważ szczęśliwy jesteś, ludzie cię lubią, rodzina i tak dalej, ale powiedz mi, jak funkcjonuje ten klub? No, przede wszystkim wychodzimy z założenia jako team. Chcemy stworzyć miejsce, w którym czuć to, że wszyscy wykonujemy to, co kochamy, tak? Czyli taką pracę gdzie życie nas nakierowało. Mam nadzieję, że atmosfera i odbiór też jest jak najbardziej pozytywny. To słuchaj, to dzięki wielkie, musimy kończyć, bo te podopieczni się zbliżają. Także wielkie dzięki za tą rozmowę. Jeżeli macie dodatkowe pytania do Rysia, to śmiało zadajcie na priv. Ja chciałem Ci z naszej strony, od firmy Stres, bardzo podziękować za współpracę. Bardzo doceniamy świadomych trenerów, którzy dokładnie wiedzą, co robią, którzy na właściwej ścieżce. Jeżeli my możemy dać jakąś cegiełkę od nas, to my się bardzo cieszymy i to rzeczywiście nas też szczere. Także powodzenia, gratulacje i naprawdę podziwiamy Twoją pracę.